No i sprawdzimy, jak ubiegły miesiąc wyszliśmy z wodą. Trzeba podkreślić, że dodatkowe 3 osoby były w domu. I widziałem, że pompa niekiedy chodziła, nawet codziennie się załączała. Co możemy jeszcze powiedzieć? No i dzisiaj pierwsze grzanie w kaloryferach. O, możemy zobaczyć obecnie. Obecnie nie ma żadnego poboru, nie wytwarzamy. Monitoring energii, historia, pobór energii. Damy z jednego roku. I tak, w tamtym miesiącu sama woda wyszła nam 35,2 kWh do zapłaty. A jak widzimy, ten cały rozruch już nas kosztował 3,6. Zobaczymy średnio, ile tak wychodziło grzanie. No dzisiaj widzimy, że rozruch był duży. A tak jak wam mówiłem, to już nie było co drugi dzień. Było częściej nawet woda grzana. No ale sami sobie porównajcie. 36, a w tamtym miesiącu 20. No 10 kW więcej, ale wiadomo, teraz będzie grzanie, to teraz będą dopiero wysokie stawki. Zobaczymy, jak to będzie, ale z ciekawości wam pokażę, bo to jest energia, którą pobraliśmy, a energię, którą oddaliśmy w skali rocznej przykładowo. I ten pierwszy sierpień to było 73 kWh, które myśmy wyprodukowali, a zużyliśmy wtedy około 20. I wrzesień wyprodukowaliśmy 103 kWh, czyli teoretycznie 70 kWh ta pompa zaoszczędziła sobie, jeśli to by było zwykłe grzanie wody, na przykład przez grzałki albo coś w tym stylu. Dzięki właśnie temu obiegowi z powietrza pobieranej energii i środkowi, który tam w niskich temperaturach już się gotuje. Jeszcze wam mogę pokazać jedną rzecz, jak COP. I tak jak myślałem, te COP we wrześniu było niższe, tylko w skali 2 do 9, bo już były niższe temperatury. W sierpniu były 3,5. A na razie na tego nagrzanie wody, bo dzisiaj była dość wysoka temperatura, to ten współczynnik był bardzo wysoki, czyli korzystny dla nas. Zobaczymy, jak będzie przy niższej temperaturze, czy spadnie, nie wiem, na 1,5 czy na 2. No i tak to na razie się prezentuje.